Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym poradniku. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie się skupiał na zapowietrzającym się układzie paliwowym diesla. Jaki by to silnik nie był, to musicie pamiętać jedną kwestię. Powietrze w układzie paliwowym jest wręcz niedopuszczalne. Jak dostaje się do układu powietrze, niestety zaczynają się wszelakie problemy, zaczynają się wszelakie, może nie usterki, tylko dolegliwości, jakaś praca nierówna, jakieś szarpanie, poszarpywanie, problemy z rozruchem, tryby awaryjne, ograniczona moc silnika i tak dalej, generalnie od takich malutkich mikrobąbelek będzie zależała praca waszego silnika. No i teraz tak, od czego zacząć? Mamy tutaj układ boszowski, pompa CP. No i tak, wszystkie wężyki są pozakładane jako czarne. No i gość mówi, żeby sprawdzić, czy w układzie nie ma powietrza. Ale jak to sprawdzić? No właśnie, do tego czegoś, żebyście sobie sprawdzili, będziecie potrzebowali na pewno wężyk przeźroczysty paliwowy. Kupiony w dowolnym sklepie. Ja do takiego wężyka dołożyłem sobie również wężyk, tak jak widzicie tutaj, gumowy. Jest to celowe działanie, dlatego że musimy w układ paliwowy już istniejący dołożyć wężyk, żeby sprawdzić, co się dzieje z naszym układem. No i rzecz jest jaka. Bardzo często, gęsto na układzie, na którym się pojawia problem, może nie problem, tylko pojawia się powietrze, to jest układ powrotu. Wiecie przecież bardzo dobrze, o co chodzi z powrotem, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Z układów wtryskowych, teraz ja sobie przejdę tu, czyli tymi wężykami leci paliwo. To paliwo leci sobie również z elektrozaworu, czyli z listwy paliwowej, z powrotem wraca do pompy i z pompy już głównym wężem powraca sobie do baku. Dlaczego może się problem pojawić tylko i wyłącznie po stronie powrotu, a nie po stronie zasilającej? Proste rozwiązanie. Jeżeli pojawi się na wężu zasilającym bądź filtrze paliwa i tak dalej, będziecie mieli nieszczelność, czyli będziecie mieli najnormalniej w życiu wycieki tego paliwa, bo jak wiecie, pompka wstępna w takim układzie jest zamontowana w baku i przy ciśnieniu, przyjmijmy takim najmniejszym, jaki ona sobie wytworzy, na przykład ten 1 bar, choć ona daje więcej, to przyjmijmy 2 bary dla uproszczenia. To paliwo by wam wręcz sikało, jeżeli byłaby nieszczelność. Natomiast bardzo często, gęsto na układzie powrotowym problem tego typu, jeżeli powstanie, jest niewidoczny. Dlaczego? Żeby to tak wszyscy mogli zrozumieć, tu w tym układzie panuje podciśnienie. Oczywiście tutaj paliwo wraca już z określonym ciśnieniem z powrotem, ale tutaj na układzie panuje podciśnienie za pomocą tej zwężki, która jest zwężką zwaną różnie, ale ona jest, działa na zasadzie zwężki Venturiego, a działa to na zasadzie takiej, że paliwo wylatujące z pompy ucieka tymi kanałami, które ma największe, bo wiadomo, że woda sobie szuka ujścia tam, gdzie jej swobodnie uciec. No nie woda, bo tutaj mamy paliwo, ale generalnie przytoczyłem z życia sytuację. I ona uciekając, czy to paliwo uciekając sobie do tego węża, bo wiadomo, że wężem z listwy ono sobie również ucieka pod jakimś tam określonym niewielkim ciśnieniem, ale sobie wylatuje, lecąc sobie w węża powrotowego do filtra, z powrotem wracając do baku, wysysa z całego układu wszystko, jednocześnie wysysając paliwo z układu wtryskowego, czyli z powrotów na wtryskach. I dlaczego właśnie tutaj nie wylatuje paliwo? Bardzo często jest tak, ktoś na przykład gdzieś tam porusza temat na internecie, po prostu z nie do końca rozumowania sytuacji, jak to tak naprawdę działa. Dużo ludzi opisuje, czy wypowiada się, no przecież gdyby na wtrysku
była nieszczelność, to będzie lało się paliwo, bo tam jest wysokie ciśnienie. Tak, wysokie ciśnienie jest na układzie zasilania wtrysków, gdzie rurkami stalowymi z listwy sobie leci paliwo, czy to powiedzmy nie listwy i z innego układu, ale na układzie powrotowym to paliwo już nie leci pod ciśnieniem takim i ono jest wysysane z rurek. A jeżeli będzie mała mikronieszczelność, może się zdarzyć sytuacja taka, że wy nie będziecie widzieli, że tutaj ta nieszczelność faktycznie jest, dlatego że będzie ona wyciągana do układu powrotowego za pomocą podciśnienia, bo tu już w tym momencie będzie panowało podciśnienie, które wysysa to paliwo, a jeżeli pojawi się na którejkolwiek rurce mała nieszczelność, może się zdarzyć mikro, delikatne pocenie się wężyka, czyli będzie widać, że on jest taki delikatnie pocący się, ale może się również zdarzyć, że tego pocenia nie będzie widać, tylko będzie powiedzmy do układu dostawało się powietrze. Ale dobra, reasumując, co musimy zrobić, żeby się przekonać o czymś takim? Więc tak, musimy założyć wężyka na układ powrotowy. Jak wiecie, na wężyku paliwowym zasilającym panuje ciśnienie kilku barów, które zasila naszą pompę. Więc tutaj ta pompka i tak ona sobie powietrze dobije. Może się zdarzyć, że gdzieś tam się nieszczelność zrobi, ale paliwo będzie się wydostawało. Więc tak, musimy się skupić na naszej rurce powrotowej. I w taką rurkę powrotową, zaraz wam pokażę, co zrobię. Jak się mi uda, uda się, dobra, udało się. Na taką rurkę powrotową będę musiał zamontować rurkę przeźroczystą. Musimy ją doszczelnić opaską, bo jednak tutaj na teście musi być ta pewność, że tego powietrza się do układu nic nie gromadzi, nic nie dostaje. A drugą część, czyli drugą część tego wężyka, założymy na pompę na układ powrotowy. I ta sama sytuacja, opaskę zaciskamy. Wężyk musi być pewnie szczelnie zamknięty i w ten sposób, jak sobie oddalimy troszeczkę, a, to było oddalenie, nie w tą stronę. I w ten sposób powstała rurka, która będzie nam służyła do doglądnięcia, czy do układu dostaje się powietrze. Jakbyśmy jej nie użyli, nie ułożyli, ona ma sobie wygodnie leżeć. Ja w tym momencie zrobię próbę odpalenia. Obawiam się, że odpalenie będzie troszeczkę gorsze, jak normalnie powinno być, ale jak zobaczycie bardzo dobrze, do tej rurki za jakiś czas dostanie się paliwo. I o co się rozchodzi? Ten silnik nie musi pracować, żeby powietrze się do niego dostało, bo powietrze, które się będzie dostawało, będzie spuszczało się do baku, do filtra, ale jednocześnie będzie wprowadzało zamieszanie z bąbelkami w filtrze, bo jak wiecie, do filtra z powrotem ono powraca. Dobra, idę odpalić pojazd. Teraz tak, po takim właśnie zabiegu pasowałoby, żeby układ paliwowy sobie chwilkę popracował. A po to popracował, żeby z układu pozbyć się powietrza, które się dostało do układu podczas zakładania tej rurki przeźroczystej. I nawet w tym momencie, gdyby bąbelki pływały bardzo szybko, moglibyśmy ich po prostu nie zauważyć. Dobra, myślę, że układ mamy odpowietrzony. Układ mamy odpowietrzony, silnik mamy zgaszony i tak jak widzicie, w rurce paliwowej jest nadal paliwo. I więc zostawiamy sobie taki pojazd, by sobie postał
Nie mówię, że od razu to się powietrze ma pojawić, dlatego że często gęsto może być tak, że samochód komuś postoi nockę i po takiej nocce już, czy po takiej nocy, już te bąbelki zrobią nam kolosalną robotę niedopuszczalną w pracy układu silnika diesla. No, benzyny oczywiście również, ale my aktualnie skupiliśmy się na silniku diesla. Dobra, zostawiamy taki układ. Ja sobie go zostawiam na co najmniej, powiedzmy, 2 godzinki, bo taką możliwość mam. A żeby Was nie truć, zróbcie sobie kawę. Ja oczywiście wyłączę nagrywanie, bo byłoby to głupotą, żebyśmy czekali 2 godziny i obserwowali. No, pojawił się bąbelek! A wszyscy patrzą jak w ekran, jak sroka. I nic nie widzą. Dobra. Nie gadamy, odpalamy dalszą robotę, a w tym momencie zostawiamy układ i spotykamy się po chwili. Do zobaczyska, na razie. I spotykamy się już po bardzo długiej chwili, ponad 2-godzinnej. I zobaczcie, ten układ paliwowy, jeśli chodzi o tą kwestię, jest układem szczelnym. Nie można nic wykluczyć, nie można powiedzieć, że powietrze się dostaje, ponieważ tak jak widzicie, tutaj ten układ jest szczelny. Natomiast rzecz jest jaka. Tu musimy sobie zdawać jeszcze sprawę, że tutaj mamy zaworek zwrotny, który utrzymuje nam pewną część ciśnienia tutaj. Więc żeby ten film miał podstawę taką, że faktycznie ma to miejsce, czyli dostawanie się powietrza do układu paliwowego, zrobimy eksperymencik taki i pokażę Wam, że to faktycznie powietrze, jeżeli się dostanie, to ono się pojawi w rurce paliwowej i spuści najnormalniej w życiu paliwo. Dobra. Rurka leży. Nie wiem, czy tą rurkę będzie widać, czy nie widać. Może zbliżymy troszeczkę. A ja co zrobię? Pokażę może jeszcze, póki to widać na ekranie. Widać? To miejsce widać. Ściągnę rurkę, która jest powrotowa tutaj na tym zaworze od powrotu, czyli tutaj, gdzie ten trójniczek jest, gdzie się paliwa rozchodzą. Ja tutaj ściągnę tą rzecz i będziemy obserwowali, czy powietrze się dostanie do układu, ewentualnie czy zostanie paliwo spuszczone w dół. I wężyk został zdjęty i zobaczcie, z wężyka uciekło calutkie paliwo. Czyli gdybyśmy w tym momencie się czepili, zobaczcie, widać to? Widać. W wężyku, oprócz mojej brudnej ręki i kilku bąbelków, nie ma paliwa. Całe paliwo spłynęło z powrotem i tu nie wyciekło nic. Paliwo całe zostało spuszczone przez powietrze, które się dostało. Czyli gdyby się dostawało powietrze z pompy na układzie powrotowym bądź gdzieś tutaj na którymś wężyku, to jednocześnie mielibyśmy taki efekt, że tego powietrza byśmy już tu mieli dużo wcześniej pełno i paliwa byśmy nie mieli. Ale jeszcze jest jedno zagadnienie, które powinniśmy sprawdzić po pominięciu tego zaworka zwrotnego. Do tego celu będę chciał wykorzystać wężyk, który będzie zupełnie cieniutki i będziemy go musieli jeszcze raz odpalić na krótką próbę. A gdybyśmy tego nie zrobili, to najnormalniej w życiu mogłoby się okazać tak, że jeżeli paliwo by się dostawało na którymś wtrysku, to najnormalniej w życiu by nas to oszukiwało. Czyli na którymś wtrysku, znaczy na przykład tutaj mamy uszczelki, które są o-ringi takie gumowe i one uszczelniają. Więc teraz co ja robię? Biorę wężyka cieniutkiego i zakładam go między powrót z wtrysku a układ powrotowy paliwa. I w tym momencie co zrobię? Uruchomię pojazd w celu zaobserwowania, czy na pewno oby do układu
podczas pracy nie dostają się bąbelki, które pochodzą z powrotu. Może mnie być nie słychać, ale idę odpalić, to robić próbę. W tym momencie układ paliwowy napełnia się łącznie z wężykiem od powrotu i musimy poczekać do czasu, aż wszystkie bąbelki zginą z układu. Jeżeli te bąbelki nie zginą w tym momencie podczas pracy silnika, to będzie to znaczyło o tym, że dostają się do układu gdzieś z układu wtryskowego, czyli gdzieś na powrotach wtrysku, ponieważ układ powrotowy mamy już wyeliminowany. No i w tym momencie, jakbyśmy się przyglądnęli, mamy wężyk powrotowy czyściuteńki, czyli nie ma żadnych bąbelków. Wężyk na powrocie, który jest główny, również nie ma żadnych bąbelków. No i dobra, zgasimy i zaobserwujemy. I oczywiście takiego testu, jeśli chodzi o pozostawienie w czasie, nie musimy robić, jeśli chodzi o kwestię układu powrotu z wtrysku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powietrze by się dostawało do układu, to podczas pracy silnika panujące podciśnienie w układzie tutaj tego niskiego ciśnienia, które jest na powrotach wtrysku, zasysałoby powietrze, co wyraźnie byśmy widzieli i w tym momencie mielibyśmy ten wężyk najnormalniej w życiu cały zbąblony, czyli bąbelki mielibyśmy na prawo i na lewo. Także biorę się za spuszczanie tego paliwa niepotrzebnego z powrotem do baku, a już wiecie jak, rozepnę wężyk, paliwo sobie ucieknie samo. Jeżeli filmik się komuś przydał, to bardzo się z tego tytułu cieszę. Jeżeli uznał, że bez sensu, no to zapraszam do innego filmiku, może znajdziecie coś dla siebie. Póki co zapraszam do komentarzy i zapraszam również, jeżeli ktoś sprawdził, udało się mu wytestować, że faktycznie u niego się dostaje powietrze i udało się mu to sprawdzić, bardzo proszę o rozpisanie tego w komentarzach. Jest to bardzo miłe, jeżeli dzielicie się swoimi uwagami. Jest wtedy wygodniej coś rozwiązać wspólnie, a jak wiecie bardzo dobrze, co dwie głowy to nie jedna, więc pamiętajcie, ja też funkcjonuję dzięki Wam. Dzielicie się z wiedzą, ja staram się z Wami. Staramy się pomagać wspólnie, żeby to miało sens, żebyśmy sobie mogli radzić. Także póki co nie zatruwam, nie zatrzymuję i trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!